Jakiś czas temu na mojej drodze zawodowej stanęła szkoła w chmurze. Szkoła, która nie narzuca zdania, a jest otwarta na dialog. Dialog pomiędzy uczniami, nauczycielami, a również dyrekcją. I bardzo mnie to cieszyło, dlatego że mamy wspólne wartości, a to już jest dobry początek do tego, żeby stworzyć coś dobrego. I wspólnie zastanawialiśmy się, tak dalej, czy w ogóle w edukacji jest przestrzeń na to, żeby popełniać błędy. Jak my, Wszyscy uczestnicy tej edukacji, czy my dajemy sobie prawo do popełniania błędów? Czy my prowadzimy trening upadania na co dzień w szkole, w edukacji? W tych pięciu odcinkach, do których bardzo serdecznie Was zapraszam, będziemy rozmawiać z nauczycielem, z nauczycielką, z uczniem, z tatą oraz z dyrekcją, czyli naprawdę z każdym, kto w tej edukacji tworzy i ma zdanie, powinien mieć zdanie. Zapraszam Was do całej serii, jak też do tego odcinka, który tuż przed nami, żebyście zobaczyli, jak możemy wspólnie tworzyć szkołę autentyczności. Szkołę, która otwarta jest na próbowanie, na popełnianie błędów, na kreatywność, na poszukiwanie odpowiedzi na czasami trudne pytania. Myślę, że przed Wami. Naprawdę interesująca podróż w świat edukacji XXI wieku. Bardzo serdecznie zapraszam Was do serii treningu Upadania w Szkole w Chmurze. Cześć, dzisiejszym gościem jest Kamil Stachowiek. To wicedyrektor Szkoły w Chmurze, wychowawca w zakładzie poprawczym w Poznaniu. Dumny tata, łobuziak, jak siebie cały czas nazywa, tata trójki dzieci, mieszkający w lesie i pasjonuje się rekonstrukcjami historycznymi. Dzień dobry Kamilu, miło Cię widzieć. Cześć, również bardzo miło mi Ciebie spotkać i dziękuję za zaproszenie. Zaczynamy od tej wytrwałości i dyscypliny, bo to będzie motyw przewodni naszej dzisiejszej rozmowy. Jako, że wytrwałość i dyscyplina, mam odczucie i swoje doświadczenie, jest naprawdę kluczową umiejętnością w dążeniu do sukcesu, a co za tym idzie też pozwala nam przetrwać porażki. Jakie jest Twoje zdanie? Jak w ogóle ty definiujesz dyscyplinę i wytrwałość? Mhm. Dyscyplina pewnie w takim ogólnym ujęciu kojarzy się z czymś złym z czymś z wojskiem, z rygorem, z zasadami, z groźbami. Jeśli czegoś nie zrobisz, to spotka cię kara. Ja mam trochę inne ujęcie. Dyscyplina to takie szlifowanie techniki trochę nie? podpowiedzi, jak zrobić coś, żeby było jeszcze doskonalsze, więc absolutnie pozytywne i ja bardzo chętnie zapraszam dyscyplinę do swojego życia. Ale właśnie w takim wydaniu, nie nakazów, ale refleksji nad tym, że mogę zrobić coś lepiej, jeśli będę przestrzegał ustalonych zasad i słuchał wskazówek mhm. ekspertów w danej dziedzinie. To jest ciekawe, co mówisz, dlatego że pracujesz w zakładzie poprawczym, i zakład poprawczy może kojarzyć się od razu z dyscypliną w, tej starym, w tym starym, oczywistym wydaniu taką twardą ręką, taką, mhm. takimi granicami, które nie mogą być przekroczone, a porażki to jest przekraczanie granic. Upadki hmm. to jest przekraczanie granic, a jednocześnie, jeżeli mówimy o pewnego rodzaju, no właśnie, dyscyplinie, to no musimy, czy konsekwencji, bo to jest trochę jakaś taka pochodna, hmm. e, to ciekawe spojrzenie e, osoby, która pracuje w takim hmm. środowisku, a tak zupełnie z drugiej strony na to patrzy. No wiesz, co, w, tym, w, w tym ujęciu, jeśli chodzi o miejsce, jakim jest zakład poprawczy w Poznaniu, ta dyscyplina i wytrwałość i upór... I zasady one, i porażki, one ty, trochę mają inne znaczenie. Tam dyscyplina, to jest taka dyscyplina urzędowa, która musi niestety ale regulować tryb, tryb dnia, chociażby, porę wstawania, porę zajęć, jakieś czynności obowiązkowe. To jest taka dyscyplina od do, taka rzeczywiście wojskowa, która oczywiście dzięki temu, że no pracują ludzie, którzy widzą drugiego człowieka, ona ma też takie ludzkie oblicze. Nie? Rzeczywiście może dojść do pewnych udoskonaleń tej wojskowej dyscypliny. Porażki. Gdyby nie porażki chłopaków, to pewnie byśmy się nie spotkali. One doprowadziły do, do, do punktu w ich życiu, że teraz się spotykamy, i wpadamy wspólnie na pomysł, jak te porażki, pasmu porażek, może być fajnym początkiem do sukcesu. I informacja, jaką oczywiście też nie od razu, przy pierwszym kontakcie, mhm. ale po jakimś czasie współpracy z chłopakami, no oni dostrzegają ten moment, że okej, okay. to, że tutaj jestem, to może być jakiś małym sukcesem. I jeśli mamy taką gotowość na to, żeby wspólnie rzeczywiście usiąść w danym momencie życia i powiedzieć, to zaczynamy teraz, wspinamy się po szczeblach do góry, no to o to chodzi w tym całym procesie, żeby odrobić lekcję, krótko mówiąc. Wróćmy do lekcji, do odrabiania lekcji, jak ty byłeś małym chłopcem. I no, dzieci często słyszymy od nauczycieli, od rodziców, opiekunów, że nie są zdyscyplinowane, mhm. że nie są wytrwałe, że mają słomiany zapał, że biorą się za coś już porzucał, już się nie interesuje piłką, mhm. historią, czymkolwiek. Tam można wstawić każdą inną pasję dziecięcą. Jaki był Kamil? Mhm. Jak był takim małym łobuziakiem. Super, że powiedziałeś, że małym, bo ja nigdy nie byłem małym chłopcem. Byłem młodym chłopcem i dzięki temu, że nigdy nie byłem małym, to te moje upadki, one były spektakularne. Z racji gabarytów, jak ja upadałem, to był raz, że był huk, a ten dwa, że podnosił ziemia. się kurz. Tak. I wszyscy to widzieli. Część osób uciekała w strachu, co się wydarzy dalej, a te osoby, które po momencie, jak opadł kurz, zostawały, Yy, I są ze mną przez cały czas, i mam nadzieję, że będą do końca życia. Takie olbrzymie wsparcie wśród najbliższych osób, które rozumiały moje upadki, rozumiały moje porażki, to też trzeba było czasu, <laughs> zależy na jakim etapie życia, yy, i wspierały mnie jakby w, 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 tym, w tym podnoszeniu się, dając mi automatycznie sygnał, że warto to robić, że warto wstawać, warto wstawać, nie leżeć i czekać. Aż ktoś kolejny na mnie spadnie ze swoją porażką i już się razem nie podniesiemy z tego. No, ale takie wzmacnianie, pozytywne wzmacnianie i wspieranie w procesie wstawania. To które też. Miałeś oczywiście... dobre dzieciństwo. No, tak. Ja I dobre dojrzewanie. Przy każdej okazji naprawdę, tak. naprawdę powtarzam, że ja miałem bardzo i mam cały czas bardzo wspierających rodziców, i naprawdę to są osoby, no nigdy się na nich nie zawiodłem. I czasem. No Pewnie, że w tym młodzieńczym, łobuzerskim życiu nie o wszystkim wiedzieli. Ja też miałem taką dbałość, że no może nie są gotowi, żeby akurat w danym momencie dowiedzieć się o tym, co zrobiłem. Ale to wychodziło. Nigdy nie mieliśmy przed sobą tajemnic. I no, dowiadywali się albo od razu, albo po jakimś czasie, ale zawsze ode mnie. I dawali też mi wolną rękę. Nie? Takie wspierające Myślisz, wychowanie. Że to... To doświadczenie w Twoim życiu wpłynęło na to, jakim wicedyrektorem teraz jesteś i z jakim podejściem, z jakimi postawami wychodzisz do uczniów w szkole w chmurze? No, na pewno. Ja w ogóle to jest fenomen, że ja jestem w tym miejscu i na takim stanowisku, bo, bo pewnie niewiele osób by na to stawiało. Takich osób, które gdzieś tam mnie widzą na ulicy i mówią: Nie, no to jest totalnie chore, że koleś, który tak wygląda, może być jakimś wsparciem dla drugiej osoby, a jeszcze pełnić taką funkcję. W takiej szkole. No, niewidoczne to jest... jest, wiesz, to, to naj, najbardziej kruche i najbardziej wartościowe, niewidoczne dla oczu, często. Gdzieś ktoś, uh -huh. ktoś chyba pisał w jakiejś książce. No, no, u mnie ja, ja mam olbrzymią świadomość tego, że moja fizyczność jest odwrotna niż mój środek. Nie? I fajnie, jeśli ktoś ma gotowość na to, żeby przezwyciężyć jakiś tam lęk albo niechęć, uh -huh. wynikającą z pierwszego kontaktu wizualnego, i zapyta o to. Na przykład co u mnie, albo dlaczego noszę dwa różne buty. To jest fajny wstęp do rozmowy. Tak, a, teraz <laughs> no, tu ja tylko dlatego to robię, bo to jest przełamanie lodów. A dlaczego pan ma dwa różne buty? I ja już wjeżdżam z całą historią i lokowaniem dobroci, miłości, o ciepła, tego wszystkiego, co jest ważne, a o co często nie mam odwagi zapytać, albo usiąść i o tym porozmawiać, nie? Bo mogą być jakieś niedoskonałości. No, także tak, to taki młody Kamil... Mocno mnie ta, ta młodzieńczość i studia mocno mnie to ukształtowało. No, i jest efekt, mam nadzieję, że jeszcze nie finalny, bo jeszcze dużo rozwoju i dużo pewnie przygód przede mną. No, ale mam takie poczucie, że dobrze wykorzystałem czas z całym pasmem porażek. I byłeś no. bardzo wytrwały w łobuzowaniu. Tak, i przy czym no, to też były, były rozbieżności w teorii i, i, i definicji łobuzowania. Naciskam na czułe punkty. Tak. Bardzo proszę. Coś, co, o co dla mnie było uporem, wytrwałością. Jeszcze jak słyszałem komunikat z zewnątrz, że na pewno ci się nie uda, to jest totalnie chore, no to było, po prostu było nie dość, że sobie, to jeszcze wam udowodnię. No i pewnie, że cała reszta odpuszczała, i gdzieś tam był lot naprawdę na granicy dobrego smaku, być może nawet, no ale to był ten upór, że ja wiem że to mi się uda, no nie ma rzeczy niemożliwych, naprawdę czasem brakuje miejsca, czasu, albo i ludzi, którzy nam w tym pomogą, albo nie będą przeszkadzali ale naprawdę jesteśmy w 100% albo 99 odpowiedzialni za swoje życie. Ale z takim z taką świadomością, że czasem się nie uda. Dajmy sobie przyzwolenie na to, że na autostradzie też może być dziura i się brzydko mówiąc, no wywalimy, nie? Ale no okej, okay. nie przewidziałem tego, lecę dalej. No. Dajmy sobie przyzwolenie. Ułapiecie za tę myśl, bo e, cały czas będąc w edukacji, w szkole, w szkole w chmurze, mhm. w otoczeniu, gdzie e, szkoła z definicji jest otwartym miejscem, e, definicji mhm. Słownikowej, gdzie dajemy, gdzie uczymy się. A nauka w dużej części polega na tym, że próbujemy nowych rzeczy, mhm. i często te rzeczy nam nie wychodzą. I ty teraz mówisz w tym uporze do próbowania. Mhm. Ja nie spotkałam się wiele razy w swojej edukacji, żeby ktoś pozwalał mi na upadki. Nie było tam za dużo przestrzeni. A próbuję tymi rozmowami z wami e, znaleźć e, jakieś wspólne m, rady, rozwiązania na to, jak my możemy zbudować taką szkołę otwartości szkołę, w której naprawdę będziemy mogli mhm. próbować i mylić się, i zmieniać zdanie, mhm. poszukiwać. No widzę, ja w mojej szkole y, mi nauczyciele pozwalali na upadki, ale czasem nie pozwalali wstawać. Nie? Tylko o. czekali, aż po prostu to będzie taki poziom upadkowy, po pozwalali się czołgać przez życie. Nie? I to, to nie było wsparcia. Nie mówię, bo spotkałem też fajnych nauczycieli, takich życiowych, którzy na koszt realizacji podstawy programowej. Yy, przekładali wartości życiowe i powiedzieli, jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, to w tych stronach podręczniku to jest, zamykali, a my teraz sobie porozmawiamy o życiu. I to było ekstra. Ja po prostu tych nauczycieli wspominam do dzisiaj. To jest pewnie jedna ręka, jedna dłoń mi wystarczy, żeby ich wymienić z imienia i z nazwiska. I oni oglądając to doskonale będą wiedzieli, że to o nich mowa. No, ale taki nauczyciel, który zauważa człowieka i, i rzeczywiście, no, yy, szkoła ma uczyć życia do życia owszem, to też jest wiedza. definicja, to też jest no. definicja, żeby ta edukacja no. przygotowała nas do życia społecznego, tylko jak czytam definicję edukacji, a później widzę, jak wygląda szkoła, absolutnie nie chcę tutaj narzekać, bo reforma, która już się dzieje, te nawet rozmowy, które dzisiaj prowadzę yy, i ty, twoja mm. postawa, szkoła w chmurze, to są naprawdę marki, to są idee, które pokazują, że ta zmiana już jest w życiu, mm -hmm. yy, więc to jest cudowna, cudowny moment w edukacji, tylko nadal chciałabym, żeby to było rozlane na całą, całą Polskę i żeby dzieciaki z różnych stron mogły być z sobą w szkole i próbować i doświadczać i mieć taką cudowną historię Aha. o jakiej ty opowiadasz. A jesteś wicedyrektorem, przepraszam jeszcze dokończę. Jesteś wicedyrektorem, więc w tej hierarchii takiej administracyjnej w szkole masz dosyć dużo do powiedzenia. Aha. Dlatego tak ważny jest też twój głos, żeby być może oswoić inne osoby, które nas oglądają na podobnych stanowiskach, które gdzieś zastanawiają się, czy ja na pewno Posłucham swojego głosu, bo może mają taki głos jak ty, ale nie do końca, bo jeszcze nie mają odwagi do wdrożenia no. tego na, do swoich pracowników. No, najpierw niech posłuchają głosu uczniów. Nie? To, to, to będzie wstęp do super rozmów, i później niech posłuchają swojego wewnętrznego głosu, mhm. tej wolności, która jest w każdym człowieku. I dokonają właściwych wyborów. My też w szkole w chmurze no, pewnie, że dajemy, naprawdę dajemy przyzwolenie na to, żeby żyć, żeby nie czytać o życiu, ale próbować tego życia. Dlatego tego, tego czasu jest tak dużo uwolnionego, że nie musimy siedzieć w ławkach od godziny do godziny. Tylko dobra, przeczytaj, i kiedy będziesz miał gotowość, to tego spróbuj. No i owszem, jesteśmy w chmurze. Dlatego proces upadania też jest trochę dłuższy, no bo spadamy z chmury na ziemię, ale odbijamy się z powrotem na, 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 na poziom chmur i gwarantuję, że na dole jest mnóstwo osób, które nie to, że czekają, ale w odpowiednim momencie rozciągają płachtę ratunkową i podpowiadają, jak to zrobić, żeby wyskoczyć jeszcze wyżej. Nie na poziom tej chmury, z której spadliśmy, ale wyskoczyć parę obłoczków jeszcze na Jeszcze wyżej. Mhm. Bardzo podoba mi się ta twoja metafora o tym skakaniu z na chmurkę, e, coraz wyżej i czasami niżej, żeby gdzieś zanurkować w tak? siebie, Poznać i, i tak, to jak z perspektywy takiej praktycznej, Twojej, co y, nauczyciel, co wicedyrektor, co pedagog, y, co szkoła mogłaby dać od siebie, żeby te dzieciaki, skoro Ty mówisz, że y, porozmawiajcie z, z, z dzieciakami, dzieciaki są otwarte na to, żeby hmm. próbować, żeby upadać, czy one się boją y, tego zderzenia z rzeczywistością? Hmm. Y Trzymają gotowość na upadanie. No, jeśli, jeśli obejrzą dzisiaj no. nasze spotkanie, no to pewnie się dowiedzą, że to nie jest nic złego. Sukcesy i porażki, one są naprzemięty w naszym życiu. Pasą Instagram pokazuje coś innego, Kamilu. No to oglądajcie nas dzisiaj. No, Instagram jest... pokazuje sukces, z sukcesem pisanym cały no właśnie, czas. A... No. no tylko ile to ma wspólnego z życiem, nie? Telewizja też serwuje nam idealne seriale. Och, no tylko czas wyjść i zacząć żyć. né nah, e Tak, no spróbujmy tego z takim wsparciem, z gotowością na to, że no, pasmo sukcesów naprawdę może doprowadzić do porażki i, i nie ma co się zachwystywać tym, że och, po prostu teraz już jestem królem świata, kuleł odporny i nic mi się nie wydarzy. No, bo najgorsze, co się może wydarzyć w życiu, no to sukces, który nie jest w 100% moim udziałem, a ja uwierzę, że sam to zrobiłem. No to tam porażka już czeka, żeby zapukać, a jeszcze ma dorobione klucze do naszych drzwi. No, ona wskoczy natychmiast. No, trzeba mieć na to gotowość. Ale też z drugiej strony, pasmo porażek, jeśli odrobimy lekcji, jeśli posłuchamy pani porażki, która nam szepcze do ucha, a tego jeszcze nie wiedziałeś, to weź to do siebie i spróbuj jeszcze raz. No to jesteśmy na drodze do sukcesu. Naprawdę, to jest proces naprzemienny. No tylko mieć świadomość tego, że ja mogę wstać. Jeśli sam nie mogę się podnieść, to naprawdę mieć gdzieś w zapleczu osoby wspierające. No i czy to będzie nauczyciel, czy rodzina, czy przyjaciel, przyjaciółka, czy osoba, którą pierwszy raz spotykamy na ulicy i mamy gotowość na to, żeby jej o tym powiedzieć. No. Tylko jak tą gotowość w sobie urodzić albo... Zauważyć, nie wiem, szukam słowa odpowiedniego, jak ta gotowość, która gdzieś w każdym z nas drzemie, jak spowodować, żeby ona wypłynęła i żeby poprosić o pomoc, żeby powiedzieć: hmm. Hej, chcę tego spróbować, nie wiem na razie nic o tym i o tym przedmiocie, ale proszę nauczycielu, drogi, podejmij mi rękę i, i pomóż. Just, jak hmm. to zrobić? Mieć takie przekonanie, że naprawdę świat składa się w większości z dobrych ludzi, na pewno dobrych z urodzenia, bo nikt nie rodzi się zły. Tylko gdzieś proces socjalizacji, tego, z kim spędzamy czas, mm -hmm. y, jakimi wartościami się otaczamy, czy ktoś nam powie, co jest dobre, a co złe, no to gdzieś tam kształtuje ludzi, że próbują różnych zachowań, które są no, społecznie nieakceptowalne w najlepszym wydaniu, nie? no. Ale większość ludzi jest naprawdę dobra. No to warto żyć takim przekonaniem, że nawet jeśli to jest przypadkowa osoba spotkana na ulicy, to ona nie chce nam wyrządzić krzywdy, a na pewno nie będzie obojętna. No, taka gotowość. Wierzę w ludzi i druga strona, mam gotowość do, do tego, żeby pomóc. No, wymaga to poświęcenia czasu pewnie, jeśli to nie jest sytuacja ratowania życia. No, podnieść się, pogadać, skierować na przykład do specjalisty. No tak, my też to w szkole robimy. No, my często obsługujemy naprawdę takie tematy, które są całkowicie nieszkolne. No, to są naprawdę tematy, które... Brzydko mówiąc, nie powinny nas obchodzić. Jeśli byśmy szli tematem realizacji podstawy programowej, egzaminy, wyniki, konsultacje, no co nas obchodzi, że w domu coś się dzieje złego? Granica jest tu, od, od A do Z i koniec nas... Okay. No, no edukacja, no, to, nie tylko, no, to nie tylko wiedza, taka książkowa, szkolna, ale życie. Ja no. myślę, że głównie życie. Bo w dzisiejszych czasach wiedza jest na wyciągnięcie dłoni i w przeciągu trzech sekund googlujesz, no tak. w, w przeciągu pięciu czat GPT podpowiada ci po kolei interpretacje wiersza i inne rzeczy, a życież dzieje się na głębszych poziomach, na innych chmurach. Nie chodzi o to, żeby mieć specjalistów, którzy do końca życia będą naprawdę ekspertami w danej dziedzinie, ale będą żyli w przekonaniu, że na śniadanie zawsze się je trójkątne kanapki ze stacji benzynowej. No, no nie, no. Warto spróbować to, tego to, czegoś innego. I z wiedzy nie ubędzie, ale jeszcze wzbogacę swoje życie o taką właśnie wiedzę życiową, codzienną. No, niezbędna do tego, żeby przeżyć i przeżyć to życie w dobry sposób. A Wracając jeszcze do dyscypliny, do y, wytrwałości, do tego słomianego zapału mhm. i też podejścia sky's the limit, bo tutaj akurat w szkoła w chmurze sky's the limit, mhm. tak y, widzę, że tu jesteśmy poza limitami. Każdymi. Tak. Y, co mnie bardzo cieszy. Y, to jak patrzysz na podejście do tego słomianego zapału, hmm. do tego, jak dzieciaki próbują z różnych rzeczy, to w tradycyjnej, tradycyjnym podejściu, to zazwyczaj jest bardzo negatywne mhm. i to zazwyczaj jest takie, um, też ta dyscyplina ucinająca skrzydła, um, bardzo ograniczająca. Jak można wytłumaczyć dzieciakom, że ta dyscyplina i wytrwałość w dążeniu do sukcesu jest ważną umiejętnością, że czasami um, proces też nauki bywa męczący, um, bywa nudny? To znaczy, Pewnych rzeczy nie da się zawsze mieć na najwyższym poziomie zainteresowania, fanu, optymizmu, bo są rzeczy, które po prostu trzeba przejść, które nie są tak ekscytujące zawsze. I jak w dziecku, jak jemu pomóc przejść przez te nudniejsze warstwy nauki, edukacji, trudniejsze momenty, mhm. żeby. Żeby ono się rozwinęło faktycznie. No żeby... tutaj uda nam się wrócić do początku naszej rozmowy. Kiedy, kiedy mówiliśmy o tym motywowaniu i podcinaniu skrzydeł o tej dyscyplinie. No dany dyscyplina to nie jest podcinanie lotek w skrzydłach, żeby ktoś nie latał za wysoko, tylko że szlifowanie techniki. Jak te skrzydła rozłożyć, żeby ten lot był przyjemny. Efektywny i efektowny, również. Mhm. No, podpowiedzi, jak to zrobić jeszcze doskonalej. Dzięki tym zasadom, procedurom, nazwijmy to dowolnie, jak chcemy, no, to naprawdę jest, to idzie w dobrą stronę. To jest po to, żeby ten proces był jeszcze doskonalszy i przyjemniejszy. I tak samo w procesie uczenia, no, pewnie, że są nudne przedmioty, przez które zwyczajnie trzeba przejść. I my też to mówimy, zróbcie tyle. I spróbujcie. My też proponujemy konsultacje z nauczycielami, te, które mamy. One nie są nudne, gwarantuję. To nawet jeśli ktoś ma wrażenie, że nie wiem, kanały tematyczne na YouTube to już jest szczyt możliwości i zainteresowania, no to nie, to nie wskoczy do nas na konsultacje. Gdzie mamy pasjonatów, którzy czekają tego ze skrzydłami, żeby dmuchnąć swoimi w skrzydła innych. I to jest to doświadczanie, które my naprawdę serwujemy. To jest ta jakość chmurowa że tu nie ma nudy. No, jest duża dowolność. Jest, oczywiście są zasady, których trzeba przestrzegać. To też jest ta dyscyplina, że trzeba omówić egzaminy, jest podstawa programowa, to jest zakres materiału, który trzeba zrobić, aby zaliczyć dany rok. No, ale jest, jest też ogromna, naprawdę ogromna dowolność i wolność w edukacji. Nie? Nazwana w pewien sposób, ale też lepiona przez każdego ucznia po swojemu. I uczniowie tego nie wykorzystują i nie nadwyrężają tej wolności? Y Pilnujemy tego, żeby nie. Wiesz co, przy tej ilości uczniów pewnie są jakieś sytuacje, ale to są sytuacje, które się weryfikują w edukacji domowej w tych domach. No, no tak. To jest, taka, to jest taka konstrukcja, która jest samosprawdzająca. No i znów, jeśli plan zawiedzie, no to mamy porażkę. Z której mamy lekcję taką, mówię o ujęciu ucznia, mam lekcję taką, żeby drugi raz nie powtórzyć tego błędu i każde kolejne podejście będzie doskonalsze. Hmm? Przy naszym ogromnym wsparciu. Hmm, powiedz, kto według ciebie w tym całym procesie edukacji y, uczniów, młodych ludzi, jest ważnym. Człowiekiem, czy no. co może być ważnym elementem w, we wsparciu budowania tej dyscypliny, wytrwałości no. e, i też przejścia przez e, no niewygodne momenty e, no. uczenia się z tych niepowodzeń? No, e, fajnie spotkać w swoim życiu autentyczne osoby i uważam, że wartością, taką, która broni się w obecnych czasach, jest autentyczność. Super w tym zestawieniu, gdzie mówię, że świat Instagramowy jest piękny, cudowny, idealny, bez błędów, porażek. No, tylko to nie jest autentyczne, to nie jest prawdziwe. No, i nawet takie osoby chciałbym, żebym ja był przykładem, osoby, która potrafiła się odbić i potrafiła zrozumieć w pewnym momencie życia, że, no, że warto spróbować żyć inaczej, ale jeszcze w ogóle warto nade wszystko o tym powiedzieć, że, że kiedyś jasne, że była pasmo porażek, które doprowadziły do sukcesu. Dla mnie niewątpliwym sukcesem jest to, że jestem dzisiaj tutaj w tym miejscu, w tak doskonałym miejscu, które ma ogromny wpływ na moje życie. No, trzeba było to zrozumieć i spróbować. Więc taka osoba autentyczna, jeśli to jest jakieś najbliższe otoczenie w edukacji domowej, niech to będzie ktoś w domu. Jeśli nie, no to no, otwartość na poznawanie ludzi. Na pewno w najbliższym otoczeniu mamy jakąś wartościową osobę, ale też taka odwaga w działaniu. Ja sobie nie stawiam takich ograniczeń przed kontaktem ze znanymi osobami. Często w ludziach jest coś takiego, że o, ktoś jest nieosiągalny nie? aktor, pisarz no dlaczego nie napisać? Do On po do prostu tej osoby. ma bardziej znaną gębę Każdy niż my. ma jakąś więc pracę to jest po do wykonania. Praca, my też jesteśmy, ja jak się spotykam z uczniami na korytarzu, to też czasem widzę taką. Taką obawę przed kontaktem pierwszym, więc ja ten kontakt inicjuję. I nagle się okazuje, że jestem całkiem normalnym gościem. I czy to wynikało z funkcji nazwanej, czy z wyglądu, no to przełamujemy te rody. Tak samo tutaj. I warto, jeśli mam, w życiu jakiś autorytet, który jeszcze jest nieosiągalny, no to niech ten człowiek się dowie, że on jest w jakiś sposób dla mnie ważny i on na pewno będzie wspierał nasz proces rozwoju w dobrą stronę. No więc to w poszukiwaniu wartości, ale takich moich, nie czyjś, że o, ktoś jest znany, Długa I nazwany, więc niech to będzie coś Długa mojego. Droga I być może to będzie, nie wiem, ziomeczek z otoczenia, który jest czymś dobry, a niedoceniony, bo nikt mu jeszcze o tym nie powiedział. No, a może ktoś całkowicie nieosiągalny, który po pierwszym mailu na fanpage'u się odezwie i razem. Ja też mam mnóstwo osób, które tylko dlatego zaprosiłem do swojego życia, bo wydawało mi się, że to będzie jakoś wartość dodana w moim życiu. No, jest mnóstwo osób, które gdzieś tam albo na chwilę, albo do teraz są w moim życiu są i nawzajem się inspirujemy, bo te osoby też mają otwartość na to, że każda poznana nowa osoba wnosi coś dobrego do mojego życia. Otwartość i wiara w ludzi. Mogła to być nasza puenta rozmowy, ale mam do ciebie jeszcze naprawdę ostatnich kilka pytań, więc jaką porażkę wspomina Kamil... Tak, z takim mm, mimo wszystko dobrym, e, dobrą energią, że to był taki moment przełomowy, hmm. moment odbicia, właśnie, kiedy zleciałeś ze swojej chmurki trochę niżej, ale wybiła cię na dużo wyższą chmurkę. Hmm. No to jakieś porażki zawodowe. Nie wiem, teraz yy, ja też. Yy. Ciężko wiem, mi... że, się, wiem, że, że to... się nie przywiązujesz do tych złych rzeczy, no. więc to jest. Staram się o nich, nie że rozpamiętywać, ale teraz muszę poszukać w głowie, co to było. Pewnie jakieś porażki zawodowe, gdzie chciałem być w jakimś miejscu życia, i po informacji, że nie, z różnych powodów, byłem wkurzony na to. W danym momencie nie rozumiałem, ale teraz wiem, że gdybym zrealizował tamto, to nie byłbym tutaj, bo to były całkiem obce światy dla siebie. No. A jak sobie radziłeś? Pamiętasz te y, narzędzia może czy. No, moja żona jest taką osobą mocą wspierającą, i ona zawsze naprawdę jest osoba, która nie stoi krok y, za mną, ale cztery albo i dziesięć przed, i ma taką perspektywę oglądanie sytuacji z boku. I mimo że. No, ona tak na chłodno potrafi to ocenić i ja jej bardzo słucham i pewnie jak ktoś powie, że jestem pantoflem ale ja mam 100% do niej zaufania I... i mocno konsultujemy te rzeczy takie życiowe, a też myślimy bardzo podobnie i żyjemy, mam wrażenie, że w taki sam sposób ona jest takim filtrem no i pomaga no, teraz ja, to powiem to po raz kolejny ja mam naprawdę piękne życie i mnóstwo osób, okoliczności, miejsc Mów jak składa jak najwięcej, się... bo takich treści <noise> potrzebujemy, żeby zobaczyć, jak właśnie można żyć się totalnie po swojemu. Ale też mi nikt tego nie dał. Pełnym... Ja musiałem kilka razy się. się wywrócić, żeby po pierwsze docenić, że nie warto patrzeć w ogóle na gwiazdę, które jest najwyżej, ale spróbować się wspiąć po gwiazdkach, które są po drodze. No, sztuka doceniania też tego, co mam, takiej codzienności. No, zadawanie sobie pytań, jaki, jakim jestem człowiekiem, co chcę w życiu osiągnąć, co już osiągnąłem, dziękowanie sobie, ale też innym ludziom, akceptacja tego, co mnie spotyka w życiu. No, to są tyle elementów haseł, które warto sobie napisać gdzieś na kartkach, na ścianie, no i kończyć z czymś dzień. Akceptacja, wdzięczność. No, to jest narzędzie też dobre dla uczniów, które mogą od zarazu wdrożyć w swoje życie. No natychmiast. E, żeby być cho chociażby wdzięcznym za to, że e, mają nie wiem, super dzień w szkole. No, Pytałeś jeszcze o ten słomiany zapał, bo do tego się nie odniosłem. To jest ekstra, ekstra sprawa. I znów jakby to jest negatywnie na nacechowane. Ja bardzo lubię słomiany no, zapał. Ekstra. Ja bardzo lubię, ja, ja mam bardzo słomiany zapał e, i dużą e, do siebie e, dozę e, odpuszczania. Nauczyłam się odpuszczać mm -hmm. I, i to to łączy pozytywnie. Mam odczucie po naszej rozmowie, że masz podobnie, ale chętnie usłyszę rozwinięcie tego. No, y, słowem zapał, no, jak, jeśli o kimś powiemy, że ma. No dobra, my to zaraz wyjaśnimy że to będzie komplement. Ale to będzie, ale to będzie nasza definicja. <grym> tak. No, ale y, 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 osoby, które mają słowem zapał, to osoby, które mają odwagę w działaniu i odwagę w podejmowaniu decyzji i odpuszczaniu w porę, no, odwagę w próbowaniu. Jeśli nawet nie mam do końca przekonania, że to, co mi życie, właśnie chce zaserwować, jest dobre, no to próbuję. Przekonam się, nie będę umierał takim, z taką świadomością, kiedyś nie spróbowałem, przegapiłem okazję, tylko spróbowałem, i albo to wziąłem i byłem w tym doskonały, albo zrezygnowałem, bo wiedziałem, że nie zrobię tego na 100%. Ja oczywiście albo tak jakby... sobie zgodę. Tak, tak ta, 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 jak czuję w danym momencie i mam gotowość. Nie? Ale w sumie zapał to sztuka odpuszczania. I pewnie, że z lotu ptaka na naszej mapie życia będzie pełno takich snopków, siana, czy słomy, która się spaliła, no ale to tworzy piękny krajobraz. No i nikt nie mówi, że nie możemy do tego wrócić. Tak. No. Ostatnio przeczytałam w, właśnie w internecie i na Instagramie, który przed chwilą pokazałam jako brokatowy świat, przeczytałam coś w stylu, gdybym wymazała wszystkie swoje porażki, wymazałabym siebie. Mhm. Jedna dziewczyna ze Stanów to napisała, gdzieś może scytowała: Nie dochodziłam źródła, ale bardzo mnie ujęło to, że faktycznie, jak spojrzymy wstecz na te nasze słomiane zapały, jak spojrzymy na te niedokończone czasami rzeczy, na te próby różnego rodzaju i moment, w którym jesteśmy, kiedy poczujemy się: hej, jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwy, lubię żyć tak, jak teraz mhm. żyję i jest dobrze, to tak naprawdę jesteśmy bardzo utkani z tych różnych prób i błędów. I to jest takie uwalniające, tylko to często dopiero rozumiesz jak masz trójkę, czwórkę z przodu, piątkę, szóstkę niektórzy dopiero. A ja bym bardzo chciała i życzyła tym dzieciakom i nastolatkom z, właśnie w szkole, którzy, którzy idą, próbują, żeby rozumieli to wcześniej. Myślisz, że jest to możliwe, żeby szkoła stała się takim miejscem. E, autentyczności, hmm. szkoła, otwartości do, do tego, żeby te dzieciaki już wcześniej poczuły to, co my, e, dziedersi, tutejsi, teraz e, czujemy w swoim życiu. No ja myślę, że my to doskonale realizujemy tutaj w szkole w chmurze. No i o, o, oni mogą nas dotknąć, mogą nas zapytać, i ja często widzę, że te granice wieku się zacierają. Hmm. Ja nabieram refleksji i czasem mówię, kurczę, ty masz 40 lat, pewne zachowania już się nie wpisują w te kategorie, ale widzę, że uczniowie też przesuwają sobie granice i widzą. W, to, że 400-letni koleś też może być partnerem do rozmów. O wszystkim, naprawdę. Ja z uczniami dzielę się takimi informacjami. Staję się ekspertem w dziedzinach, których nigdy nie spodziewałem. I ja im to komunikuję, że dzięki wielkie za to, że się ze mną tym podzieliliście, bo tego jeszcze w życiu nie wiedziałem. No i to jest super. Dzielenie się wrażeniami, doświadczeniem. Bo każda osoba, nawet 12-latek, on już ma swoje postrzeganie świata. I super, jeśli ma gotowość o tym, żeby komuś odpowiedzieć. Mnie to bardzo wzbogaca. No więc w Szkole w Chmurze bardzo to realizujemy. Tak. To jakbyśmy mieli podsumować, ja lubię podsumowanie, bo wtedy to jest coś, co można od razu wdrożyć w życie. To gdybyśmy mieli naszkicować taką listę top, powiedzmy, mm. pięciu postaw, które warto wdrażać w szkołę, w szkole, na lekcjach i wśród postaw, właśnie do, do nauczyciel, do ucznia, uczeń do nauczyciela, to ta wytrwałość, ta odwaga do próbowania. E, mówiłeś o otwartości do drugiego no. człowieka, e, bycie uważnym na drugiego człowieka, ciekawym. Co jeszcze byśmy dodali? No jeśli e proces edukacji jest taką podróżą, no to fajnie tę podróż zaplanować, ale z taką gotowością, że pewne rzeczy nieprzewidziane też się wydarzą. No bo tak będzie, oczywiście. I warto o tym pamiętać, że tego nie, nie ująłem w planie, bo nie byłem w stanie, ale mam gotowość na to, żeby wziąć w tym udział, w rozwiązaniu tej zagadki. I nawet jeśli ona zakończy się porażką, to, to znów mieć gotowość na to, że ta porażka będzie trampoliną do tego, żeby się podnieść i spróbować inaczej, będąc bogatszym o, te, o ten brak wiedzy yy, albo z, niedoskonały sposób działania, który doprowadził do tego, że się gdzieś potknąłem no to to, fajnie, dobrze spakować plecak, fajnie mieć ludzi, którzy pomogą ten plecak mi nieść albo nie będą w tej podróży przeszkadzać, otwartość na to, co mi życie serwuje. I znów no, taką ciekawość świata, ciekawość próbowania z gotowością rezygnacji, ale po naprawdę dokładnej analizie. Warto sobie dawać szansę i to nieprawda, że tam pierwsze wrażenie robi się tylko raz, bo często to jest to takie mylne pojęcie i ludzie za wcześnie rezygnują. No jeśli coś nie... Nie, nie przysparza kłopotów, nie wyrządza krzywdy mnie, moim bliskim, innym osobom, to warto tego próbować. No, jeśli nie ma sytuacji zagrożenia, no to okej. Okay. Zmiana no, to definicji warto. słomianego zapału, to ja bym też dodała, no. żebyśmy spojrzeli na to, że to jest naprawdę coś, to jest bardzo dobra cecha. No i upór w dążeniu do celu, jeśli mamy nasze przekonanie, że coś będzie dla nas dobre no to próbujmy przekonać takie osoby, z których zdaniem się liczymy i, i zweryfikować nasz wstępny plan, no ale nie, naprawdę to trzeba mieć mocne zaufanie i osoby, które chcą naszego dobra i tak i, i głosu takich osób tylko słuchać. No ja też się tego musiałem nauczyć, że w pewnym momencie przestałem się przejmować zdaniem osób, które no, albo o mnie nie wiedzą nic, albo, albo niewystarczająco, żebym z tym zdaniem się liczył. I to mi naprawdę wyszło na dobre. No, gdybym, gdybym słuchał tych opinii wszystkich, że ci się nie uda, bo, że dalej już nie, no, no to, to tak by było. Y, chyba bardziej wewnątrz i do swojego no, serduszka swojego głosu, i no. tego życzymy w takim razie wszystkim, którzy nas oglądają, słuchają. A tobie czego życzyć na kolejny semestr szkolny i kolejne lata no, żebym... na tej drodze edukacyjnej? Mhm żeby życie nie, nie spadło z tego poziomu, na którym jest teraz, bo no, ja nie mam powodu do narzekań, też nie jestem narzekalskim człowiekiem. Widzisz, jakie, ile, ile kłop... miałem trudności i kłopotu z, z opowiedzeniem o porażkach. Nie? nie rozpamiętuję tego. Biorę do siebie, pakuję do plecaka, bo kiedyś może ta wiedza mi się przyda, mhm. No, ale, Czyli ale bardziej jest to dla ciebie otwartyło. lekcja niż porażka. Tak. Więc masz ten mindset otwarte, otwartości no. na, na wyciąganie wniosków. Jeśli masz możliwość rozciągnięcia doby, to ja bym chętnie z tego skorzystał. Nie wiem, tylko czy. Też nie. szukam troszkę. <laughs> to musimy już Ale to już szukam. są dwie. Znam ubie. jeszcze kilku innych, którzy też poszukują, to zrobimy taką grupę na fejsie i może znajdziemy, rozciągniemy. No, ja każdego roku robię sobie takie podsumowanie, i każdego roku mam dwie. Nieraz trzy wyjątkowe osoby, które w danym roku się pojawiły w moim życiu i, i chcę, żeby, żeby ciągle to się, to się działo, żebym ciągle na swojej drodze spotykał osoby, które zapraszam do mojego życia i bardzo dbam o to, żeby one w nim zostały. Eee, no, to tak. Wytrwale to to, w takim razie życzę nam wytrwałości w tym, żebyśmy podążali na, e, w tej drodze edukacji e, według no. własnych wartości, byli blisko dobrych ludzi. Otwarci na nich yy, i żebyśmy wspierali to najmłodsze pokolenie w tym, żeby jak najszybciej mieli odwagę do tego, żeby próbować i mm -hmm. poszukiwać siebie. No, ja też wszystkim życzę wiary w siebie przede wszystkim, bo to mm. jest gdzieś mocno zachwiane kluczowe. Mm. No i no, wewnętrzny głos, warto tego posłuchać. To, to raczej nie, nie zaprowadzi człowieka w jakieś złe strony yy, i taka uważność na, na, na swoje życie. Mm. Dobrze, Sky is the limit, w takim razie skoczymy jak najwyżej w szkole w chmurze. Wszystkiego hmm. dobrego dla Ciebie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy do odsłuchania pozostałych odcinków serii Trening upadania w szkole w chmurze. No i oczywiście, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie, bo dzięki temu dotrzemy z tymi fajnymi treściami do większej liczby odbiorców. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.